Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Mamy sobotę na działce. Dzisiejszy odcinek będzie ogniowy. Pomysł na dzisiejszy odcinek, autorką pomysłu na dzisiejszy odcinek jest Monika. Ja chciałem zrobić recenzję namiotu, zrobię ją kiedy indziej, ale Monika zapaliła się do materiału na temat podstaw rozpalania ognisk. Podstaw rozpalania ognisk będzie materiał o krzesiwie kowalskim, nazywanym też ładnie krzesiwie tradycyjnym. Ten kawałek metalu był przyczyną mojej początkowo fascynacji i wielkiej wdzięczności, gdy podczas świąt Bożego Narodzenia pod choinką znalazłem taki prezent od Mikołajki, jak to piękne, tradycyjne, ładne krzesiwo kowalskie, jako zaproszenie do zapoznania się z kolejnym etapem podstaw bushcraftu, rozpalania ognisk, zejścia jeszcze troszkę bardziej do podstaw, do tradycji. Ucieszyłem się w pierwszych 30 sekundach, bo tyle mi zajęło rozpakowanie tego ustrojstwa i pierwsze próby skrzesania nim iskry. I tu się okazało, że pomimo lat doświadczenia sprawa nie jest taka prosta dla początkującego. I później nastąpił proces kilkudziesięciominutowej irytacji, podczas gdy inni się zajadali tymi potrawami świątecznymi. Ja coraz bardziej się irytowałem, odrąbując kolejne kawałki krzemienia. Dlaczego to mi nie chce iskrzyć? Sprawa wygląda troszeczkę, wymaga troszeczkę wprawy, to na pewno. Na tyle wprawy, że skoro Monika jest pomysłodawcą materiału, ja tu będę tylko leciutko podprowadzał, troszkę pomagał, ale postaramy się rozpalić ognisko takim krzesiwem. Nie jest to łatwe, ponieważ takie krzesiwo kowalskie to jest totalna podstawa. Jeżeli nam się wydawało, że rozpalenie ogniska takim krzesiwem magnezowym to jest już totalne podstawy i powrót do korzeni, to tak naprawdę od strony chemicznej okazuje się, że nie. Ponieważ takie krzesiwo, pomimo że rozpalanie to jest już naprawdę duża podstawa i to jest nic, nie jest to urządzenie skomplikowane, mamy tutaj taki pręt, to się okazuje, że sam pręt pomimo prostoty w budowie nie jest prosty pod kątem chemicznym. Ja tutaj nie chciałem katować swojej pamięci, dlatego chciałem też powiedzieć, że w turystyce, w sklepach używa się potocznie słowa krzesiwo magnezowe. Jeżeli dobrze doczytamy sobie, czytamy o takich krzesiwach magnezowych właśnie z pręcikiem, to się okazuje, że to nie o magnez tam chodzi. To krzesiwo ma bardzo skomplikowaną w sumie budowę chemiczną. Wyobraźcie sobie, że 20% składu takiego pręta to żelazo, później jest cer, jakieś lantany, neodymy, prazeodym i magnez 4,4%, więc żelazo 20%, cer 41% w takim krzesiwie, więc jak widzicie jest dosyć chemicznie i to nie jest pręt zbudowany z magnezu, który daje magiczne iskry. I dlaczego pomysł na to, żeby pójść troszkę bardziej do podstaw? Ponieważ z kolei to tradycyjnie krzesiwo to jest absolutna podstawa chemiczna. Całe krzesiwo składa się z wysoko węglowej stali i tyle. Uderzając tym krzesiwem o coś odpowiednio twardszego niż materiał, z którego krzesiwo jest wykonywane, w tym wypadku tutaj mamy krzemień, ale też widziałem jakieś inne minerały, które temu służyły, to przez twarde uderzenie odrywa się nam i siłę uderzenia odrywają się kawałki tego wysokowęglowego metalu. Często mając szczęście, często wydzielając przy tym zimną iskrę i ta zimna iskra musi upaść na odpowiedni materiał. Ona nie zajmie tutaj w żadnym wypadku kory brzozowej, kawałku papieru czy pierzastego patyka. To nie jest ten typ rozpalania ognia, żeby poprawnie rozpalić ogień krzesiwem takim kowalskim. Ja tutaj jestem dobry w teorii, szczerze mówiąc, w domu w laboratoryjnych warunkach do tej pory próbowaliśmy. Trzeba użyć do tworzenia żaru specjalnego materiału, wcześniej już przygotowanego, bo przypadkowego materiału od tego nie odpalimy. Dlatego pomysł na dzisiaj to też jest zrobienie sobie zwęglonej bawełny, chyba jedyny podstawowy materiał, od którego jest szansa zrobić żar, a następnie rozpalić ognisko. I tak tutaj akcję bym przesunął na oddalającą się za kadr Monikę. Możesz wrócić, to jest moment, w którym coś zaczynamy robić, co jest nam potrzebne do zrobienia zwęglonej bawełny. Metoda będzie trochę czasochłonna i pomysłowa, ale
ale bardzo, bardzo będzie chyba relaksująca. Asystentka? Asystentka, poczekaj, ja ci teraz tutaj ten teger. Więc, żeby zrobić zmęgloną bawełnę, trzeba najpierw zjeść pyszne cukierki, po których zostanie puszka. I dużo energii w nas, dużo cukru, jesteśmy napchani cukrem. Tak, cukierki były pyszne. I musieliśmy je szybko zjeść, żeby mieć puszkę, więc mamy puszkę. Potrzebny też jest t-shirt, który przeżył już swoją młodość. O. Wyrosliśmy z niego, nie? Wyrosła z niego. Oczywiście, tak tu przez pachę przerosłam. Więc mamy 100% koton. Mamy tutaj gościa, ja się pochwalę, co nas rozprasza. Jest gość widoczny. Będzie się grzał. Kot, który dochodzi do nas od lat. Jeszcze od... Kot, mały kot, to jest szczeniak? Nie, kociak. Kociak. Konstanty. Kot Konstanty. Dobrze, ale nie dajmy się rozproszyć. Idziemy z materiałem dalej. Dobra. Koszulkę trzeba zepsuć do końca? Tak, nie byle czym. Nóż musi być konkretny. W tym wypadku Moniki ulubiony folder, Chińczyk Ganzo. Który daje radę. Chyba ci się fajnie z niego korzysta. Jesteś zadowolona, nie? Jest ostry. Dzisiejszy materiał będzie bardzo relaksujący. Ja go nie zamierzam nawet w domu specjalnie... Ciąć? Ciąć, dostosowywać, robić, żeby był jakiś mega artystyczny. To jest taki weekend na działce z pomysłem na warunkach bezpiecznych, na zrobienie sobie wynalazku widzianego wcześniej na innych filmach. Ja powiem, że dla mnie to jest tak przy takim użytkowaniu w wilgotnym klimacie na turystyce nizinnej coś pomiędzy łukiem ogniowym, którego nie uważam, czy świdrem, bo takie doświadczenia, a pomiędzy krzesiwem, które już jak najbardziej uważam, ponieważ właśnie no, nasze to krzesiwo, w cudzysłowie magnezowe, przy odrobinie wprawy faktycznie idzie tym już zamkniętymi oczami rozpalać ogniska, jest bardzo przyjemne i daje dużo satysfakcji. Krzesiwo właśnie magnezowe, ten krzesiwo kowalskie tradycyjne jak do tej pory wzbudziło u mnie tylko dużą dozę autoirytacji i później nawet pretensji do żony. Dlaczego mi to zrobiłaś? Dlaczego mi kupiłaś coś, co udowadnia, że jeszcze nic nie umiem? Właśnie dlatego. Żeby się czegoś nauczyć. Żeby się czegoś nauczyć. Trzymam metalową puszkę. Idea sama takiej podstawy teoretyczne są takie, że zamykamy materiał. Węgla ma być, bawełna przede wszystkim ma być zwęglona, ona nie ma być spalona. Dlatego wkładamy bawełnę do metalowej puszki, którą później szczelnie zakręcimy i na wieczku tej puszki zrobimy malusieńkie, takie milimetrowe, 1,5 milimetrową dziurkę, w którym będzie nam się ta bawełna odgazowywała, się spalając. Ważne, żeby... Cześć, kot. Ważne, żeby dziura nie była na tyle duża, żeby tam nie weszło powietrze w ilości wystarczającej do zapłonu tej bawełny. Takie są podstawy teoretyczne. Robimy to pierwszy raz. Ja chciałbym zrobić recenzję namiotu, więc wynik może będzie energią entuzjazmu napędzony. Co najlepsze jest to, że jak jesteśmy na działce, można sobie coś takiego samemu zrobić, to znowu nieźle marketing w tym naszym bushcraftcie zaczyna działać, że coraz więcej podstawowych rzeczy można kupić ze sklepu za jakieś nieodpowiednio większe pieniądze, gdzie no chyba umiejętność robienia takich rzeczy od podstaw, to też chyba troszkę o to w tym naszym minimalistycznym hobby chodzi. Ja też tutaj małą uwagę zrobię a propos jakości nagrania. Ja wymieniając sprzęt na nowy, inwestując sprzęt w nowy, miałem do wyboru lustrzankę albo kamerę filmową. Zdecydowałem się po wielu przemyśleniach na kamerę ze względu na te zalety, które uznałem, że są zaletami. Wadą na pewno jest to, że przy mniejszym oświetleniu matryca jest dosyć mała, więc bardzo szybko występuje ziarno i obraz ulega pogorszeniu. Jakkolwiek w stosunku do
statystyki materiałów, jakich robię, to jednak jestem w stanie się z tą wadą pogodzić. Dlatego też wytłumaczenie, dlaczego troszkę Wam się ziarnisty obraz robi. Taka cecha fizyczna matrycy. Ognisko wcześniej zrobiliśmy, wypaliliśmy, przepaliliśmy celem zrobienia dużej ilości żaru. Wiadomo, tej puszki nie wrzucimy do ogniska, bo to nie o to chodzi. Tylko mam się na tyle właśnie nażarować, żeby zaczął się proces zwęglania materiału. Dobra, materiał leci. Więc oszczędziliśmy Wam konieczności patrzenia, jak napełniamy kolejne warstwy materiałem. Robimy kolejne warstwy materiału w puszce, więc trochę bliżej weźcie do kamery, żeby było widać. Jest on napchany w puszce po korek, pod korek, po brzegi, żeby wspomniany tlen było jak najmniej tlenu. Następnie zamkniemy ją. I ostatnia rzecz do tak przygotowanego tak, ostatnia rzecz do tak przygotowanej puszki to zrobienie małego otworka. Milimetr, dwa. Tyle, żeby gazy mogły się ulatniać na zewnątrz. Mamy dziurkę? Mnie się wydaje, że to nie przebiło do końca. Czy to już jest przebiło, materiał? To tak? Jest bawełna. To jest bawełna. Na bank. Dobrze. A weźmy ją zdejmij i zobaczymy z drugiej strony. Pokrywę. Jest dziurka. Potwierdzam, zdecydowanie jest dziurka. Nie do wiarek. Nie wierzysz w moje techniczne umiejętności, których nie dziurka się mam. Świeci. Zamykamy ustrojstwo dzynksa i wkładamy do ogniska. Wkładamy do żaru, tak, co istotne. Ja sobie pozwolę teraz aparat wziąć do ręki, kamerę, żeby przybliżyć całość procesu maksymalnie. A co chcesz patyczkiem robić? No tutaj zrobię tak sobie trochę. O. Tak. Dobra, żeby mi się kamera nie roztopiła, tu da się, da. Teraz czekamy do takiego momentu, w którym temperatura w środku puszki zacznie zwęglać materiał i to nam się powinien zacząć się pojawiać wedle teorii dymek wydobywający się z tej puszki. To będzie oznaczało, że ten proces się zaczął. Proces zwęglania bawełny kończymy w momencie, gdy dymek przestaje się ulatniać. Więc to będzie pierwsza rzecz przy Krzysiwie Kowalskim. Trzeba zrobić sobie rozpałkę. O, cześć bohaterze. Futro wygląda tak troszkę jak rozpałka. Jakby go tutaj wziąć przygolić troszkę? Nie. No i co, teraz trzeba chwilę czekać. No, większą chwilę. Dobra, to wrócimy w momencie, gdy ten proces zacznie się odbywać, żeby nie zanudzić Was. Jest. Nie kot? On będzie czekał cierpliwie, będzie pilnował. Pilny. Kot Konstanty. Słowo wyjaśnienia, czekając aż nam się zacznie ta bawełna robić, bo ja już zauważyłem mentalnie, przyszłość zauważyłem pod kątem komentarze. Trzeba zrobić ognisko, żeby móc zrobić materiał do zrobienia ogniska. Jednorazowo, do takiej puszki wejdzie nam, do takiej puszki zmieściliśmy połowę t-shirta, więc raz sobie taką puszeczkę przygotowujemy i ona później nam służy jakiś czas, więc następne ogniska robi się z tej puszki, a nie tą puszkę na ognisku, żeby zrobić ognisko obok. O, to tak, ja nie chcę obrazić żadnych widzów, ale już zdarzyły się parę razy takie komentarze, że się okazało, że to właśnie trzeba by tak bardzo od podstaw wytłumaczyć, że niektóre logiczne rzeczy wcale takie logiczne się na początku nie wydarzały, więc żeby nie było, ja tylko wyjaśniam. Kto chce, niech skorzysta z tych paru sekund, kto nie, niech przywija dalej. Ale kot jest ewidentnie ten ryzykujący, nie? Aha, mam mu zimno, wiesz?
Ale się ładnie nagrzewa. On będzie ten, on uważa, on nieraz już leżał przecież tak. Prawie, że w ognisku. I co, patrzymy, czy coś nam się tutaj robi, czy sprawdzamy? Idea, żeby kurę plastikowej kamery za blisko ogniska nie ułożyć. No chyba jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Zobacz to... teraz, jak się ładnie w kadr ustawił. Tak, bohater drugiego planu. Dobra, poczekaj, tak? Tak, 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 wydaje mi się, że się zaczęło, że się zaczęło. Tak. Posłużę się zubem, sorry za ziarno. Ale widać, o, widać wyziewy dymu. Czy ja tu ognisko mogę zmienić świecenia? Więc teraz zadanie polega na tym, żeby na to patrzeć, żeby nie przegapić momentu, w którym ten dymek przestaje się, no, jak w parowozie. No, ale to będzie się długo robić. Myślisz? Mhm. A sprawdź godzinę, to zobaczymy później, jak długo. To też dodamy, żeby materiał maksymalną merytoryczność przy minimalnej technice. Jest 21. Jest punkt 21. Kilkadziesiąt sekund temu zaczęło się to robić. Więc żebyśmy się wszyscy, cały internet nie patrzyli teraz nie wiadomo jakiego czasu, ile to zajmuje, to następne włączenie kamery będzie w momencie, gdzie będziemy widzieli, że proces się dobiega ku końcowi. Ale bardzo ładnie widać ten... tę ideę, tak. Że to działa tak, jak działało na filmie. Rzeczywistość działa jak YouTube. To chyba... Nie wiem, czy to dobrze. Minęło 10 minut. Zjawisko trwa już 10 minut. I ciągle trwa. Wygląda to encyklopedycznie. Dymek, jak widzicie, no, się wziął, mocno się rozdymił i proces zachodzi. 10 minut minęło, cały czas trwa. Minuta 15, proces dalej trwa. Mija 20 minuta, jak nam się ta bawełna węgli. To żeby nie marnować czasu, jak później już zaczniemy przystępować do konkretów, to może pokażę, na czym polega taka iskra z takiego krzesiwa tradycyjnego, kowalskiego. Przy dużej tolerancji na to, że to nie jest krzesanie ze zwykłego pręta, więc to wymaga wprawy. Ja tej wprawy nie mam, dlatego nie pokażę od pierwszego uderzenia po prostu snopa iskier. Te iskry są inne, to są zimne iskry i trzeba po prostu trafić, mieć tyle farta, żeby potrafić tym krzesiwem pod takim kątem na twardy, ostry kamień, żeby po prostu nastąpiło zjawisko oderwania się kilku tych cząstek żelaza węglowego i ich zapłonu. Tu ciężko, żeby było widać. Mi jedna mała już poszła. Ale to może być ciężkie do zarejestrowania przez aparat. Może jeżeli ja bym wyłączył, byłoby troszkę ciemniej. To same iskry może być bardziej... No to chyba powinno być widoczne. A weź wyłącz jeszcze swoje. O. Tak, teraz widzicie o sobie. Ja widzę, że to działa. No dobra, no czyli się nie ośmieszyliśmy pod kątem, że nie byśmy w ogóle nie umieli. Że to generuje te iskry. Tak, widać, będzie fajnie widać. Takie działanie. Jednak mówię, nie cieszymy się przedwcześnie z tego, że te iskry są, ponieważ to są zimne iskry i upadając nawet na korę brzozową, tutaj fajnie przygotowaną, tutaj się nic się nie wydarzy. My musimy poczekać do dedykowanej rozpałki. To jest ze znanych mi na razie jedyny pewny sposób, żeby od tego zrobić porządne ognisko. Musi być pośrednik w postaci nośnika żaru, czyli właśnie przygotowanej wcześniej zwęglonej bawełny. To tutaj widać, że nam się jeszcze wszystko rozgrywa w najlepsze. Dymek leci. No więc co, znowu do zobaczenia za jeszcze troszkę. Mamy godzinę 21:50, to oznacza, że już 50 minut nam się to robi. Dłużej niż bym się spodziewał. Dlatego też do waszej wiadomości, że to tyle może trwać z wielkości takiej puszki. Swoją drogą zobaczcie, co z tej puszki się tam wyłania. To czarne coś, to jest jakaś olejowa maś.
Sam dym strasznie śmierdzi, więc podejrzewam, że te nasze chińskie bawełniane t-shirty to po prostu są farbowane jakąś chemią i lepiej tego dymku nie wdychać, bo jedzie jakimiś zakładami chemicznymi. I tak to wygląda prawie godzinę po rozpoczęciu procesu. Czekamy dalej. Z najlepszą tradycją nagrywanych przez nas na spontanie filmów rozpadało się. Minęła godzina, minut 20. Dymek przestaje nam, z tego co widzę, przestaje nam wychodzić, więc ryzykujemy, nie będziemy go tutaj jeszcze overkilling mu robili, żeby jeszcze postał na ognisku, bo jak nam to tutaj zacznie zamoknie od deszczu, to eksperyment tam się skończy, więc coś na pewno się zwęgliło. Będziemy proces rozpalania ogniska przenosili do namiotu. Jest tu podstawka przygotowana. Zabieramy to ze sobą do budy, tam będziemy kontynuowali. Czego nie robimy, żeby zobaczyć, dlaczego nie otworzycie i nie zobaczycie, że Wam się to udało? Ponieważ wtedy to dostanie powietrza i zapłonie, dlatego tego nie robimy. To jest wielka niewiadoma do momentu otwarcia puszki. Puszkę możemy otworzyć w momencie, gdy ją schłodzimy, więc zabieramy ją do namiotu. Ale nie turystycznego naszego, żeby nie było, tylko do namiotu przy przyczepie. I resztę eksperymentu dokonamy w środku, w studiu. Oj, coraz mocniej, ale żeśmy w ostatniej chwili się wyrobili. Dobra, tu trzeba zrobić porządek, to nie wygląda studyjnie. I jesteśmy na antenie. Dzień dobry ze studia naszego fachowego. Jak wspomniałem, się rozpadało. Dalszą część materiału trzeba było przenieść do środka, żeby go dokończyć, ponieważ jak już mówiłem, pracujemy nad zakończeniami, więc nie urwiemy tego w połowie, że ta opuszka zaczęła się robić i będziemy to dogrywali później przez kolejny tydzień. Puszkę wyjęliśmy z ogniska, nie otwieraliśmy jej, żeby do środka nie dostało się powietrze i nie nastąpił samo zapłon. Więc jest to dosyć brudna sprawa, więc będziesz musiała założyć rękawiczki, żeby dokończyć resztę, ażebym ja się nie pobrudził. Jestem operatorem sprzętu dzisiaj, więc ja muszę mieć clean room. Wszystko musi być u mnie czyste. Więc puszka ostygła, poczekaliśmy aż ostygnie. Teraz podejmiemy próbę jej otwarcia i teraz dopiero dowiemy się, czy udało nam się tą bawełnę zwęglić i czy będziemy mogli materiał przeprowadzić dalej. Ja podejrzewam, że łatwo nie będzie, że puszka będzie mocno zapieczona. Ale słyszymy ruch, że się kręci. No, mamy tak 90% sukcesu, jest. Mm-hmm. No, 90. Tak. A ciekawe, czy da się ją dopalić. No, ciekawe. Dobra, tylko że my tak nie możemy tutaj powiedzieć, co jest i nie pokazać, więc ja się udam za kamerę i za chwilę pokażę, ale nie mogę tego robić, będąc spragnionym. Ale widzisz już koło nas, bo ta nie jest. Może troszkę za dużo jej napchaliśmy i sam środków się nie zdążył dopalić. Uwaga, fachowe wstrząsy na nagrywanym materiale. Więc tak, widać, że brzegi i część jest zwęglona. Weź to pomierzch, zobaczymy, co z tego tam wyszło. Może zna, podejrzewam, że zna, może być. No to wygląda full pro. To jest pro. Czy to jest suche? Daj mi dotknąć. 5 minut brakowało. No 5 minut, gdyby się nie rozpadało. Dobra, ale my możemy kontynuować materiał, ponieważ część piecza jest zakończona sukcesem. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego tak jak my pod namiotem. Będziemy rozpalali ogień w pomieszczeniu. My się za chwilę schowamy do przyczepy, a po tym, no ale piękne, to wygląda jak w internetach, to wygląda jak na filmie to wygląda. My to mamy na żywo, więc proces jest naprawdę fajny, udany, lekki, łatwy i przyjemny. Zobaczymy, czy zadziała. Tak, zobaczymy, czy zadziała, czyli bierzemy krzesiwo kowalskie. Najpierw robimy, proszę tylko, żeby przedstawić, co najpierw zrobimy, co zrobimy później, żeby to nie było, że robimy coś na chybcika.
tym krzesiwem wyprodukujemy iskrę, która ma nam zrobić żar na... Słuchaj, bawełno, masz wziąć ten żar, ma nam zrobić żar w tej bawełnie. I ten żar, jak już w domu robiliśmy sobie testy, ten żar będzie się ładnych kilkanaście, kilkadziesiąt sekund utrzymywał, więc nie ma sensu się spieszyć i panikować. Następnie z żaru będzie trzeba zrobić ogień. Ogień zrobimy za pomocą tego uniwersalnego sznurka konopnego. On będzie naszą rozpałką. Ja tutaj wziąłem uprzednio część tego sznurka, zmierzwiłem. Ja to miałem już tak zrobione w kubkę, że to było... A to była ta kubka. To była ta kubka. No i dlaczego robisz ze sznurka znowu sznurek, jak to była rozpałka? To trzeba wziąć w pukle, bo ten żar później weźmiesz w garść i będziesz to rozmychiwała. Jako, że słabiej kropi, to może jak już to się wydarzy, to wyjdziemy na zewnątrz i ten... wyjdziemy na zewnątrz i ten ogień zrobimy na zewnątrz i nie będzie później trzeba całą noc wietrzyć namiotu. Dobra, ja tutaj zrobię nam lepszy kadr, bo teraz może być proces, który chwilę zajmie, czyli produkowanie iskry, która nam zażarzy bawełnę. Tymi najbardziej zmierzwionymi włoskami będzie trzeba, bo to one się zajmą i będą rozpalały dalej. No dobra, dobra. Ja tu mam taki fajny taborecik, ja sobie... Życie, studio, nie jest pro. Efekty są pro. No dobra, no to my możemy rozpoczynać, czyli bierzesz nasze krzesiwo kowalskie. Najpierw krzemię. Ja niestety nie będę powiększał, bo mamy słabe światło od jednej żarówki, więc powiększenie zrobi tylko jeszcze większe ziarno. Dobra, ale do rzeczy. Ciekawe, czy jest odpowiednio z węglą. I minęło się, że tak to powiemy. Pokaż do kamery, że... Tak, i to już nie zgaśnie. Widzicie to? Ten błysk światła? Dobrze, to działa. Opla. Kładziemy to na... I co, ja zamknę drzwi od przyczepy. O, profesjonalny ten. No i teraz mamy gwałtowne rozmuchiwanie do momentu, aż się pojawi płomień. Tu komentarz jest chyba zbędny, więc ja sobie mogę pozwolić na chwilę nic nie mówienia. Będzie wietrzenie. Temperatura z tego żaru musi być na tyle duża, żeby była temperaturą zapłonu dla naszego sznurka konopnego. O, jest. Już chcę. Jak pojawi się ogień, to byś w miarę szybko stąd uciekła z nim na zewnątrz, co? Ale jest słabo zmierzwiony, więc nie wiem, czy się pojawi. Był dobrze zmierzwiony, zanim go nie rozciągnęłaś. Robienie tego w pomieszczeniu... O, dobra, teraz wiesz, co robić. Jest głupie. Teraz wiesz, co robić, idziemy z tym. Już idziesz. Nie róbcie tego w domu. Tak, w domu tego nie róbcie. W namiocie też się tego nie powinno robić. Jakkolwiek byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten materiał przeprowadzić. No i co? Można. Trochę nam się tu zadymiło, ale sukces jest odniesiony, więc dziękujemy za obejrzenie tego profesjonalnego filmu 1/4 bushcraftu.
Jakkolwiek pokazaliśmy od początku do końca, robiąc to pierwszy raz i wyszło nam, więc same powody do samozadowolenia. Jeżeli materiał się Wam podobał, kliknijcie łapkę w górę, to już tak. Jeżeli się nie podobał, zignorujcie, nic nie róbcie. Jeżeli podobałoby Czemu się... jesteśmy odporni na krytykę? No to zależy kiedy, jak. Jeżeli się materiał podobał, to już było. Jeżeli chcecie wracać i być poinformowani o innych tego rodzaju materiałach, proszę o subskrypcję, dzwoneczek czerwony i widzimy się za następnym materiałem. W następnym materiale nieustannie mam zamiar zrecenzować namiot. Chyba, że ja wpadę na jakiś lepszy pomysł. Spontaniczny, więc ten materiał jest totalnie na spontanie. Jak zauważyliście, ja tu nie mam konspektu ani spontanicznie rozpisanych dialogów, więc dzisiaj było bardzo przyjemnie, energetycznie. Coś nowego dla mnie i dla Was, bo dla mnie cały czas to Krzysztof Kowalski to była tylko sfera pewnej potencjalności jego przydatności. Jednak jak widać, że jeżeli jest wszystko przygotowane i jest przygotowana ta bawełna i ona jest dobrze schowana i jest super sucha, mamy to nasze krzesiwo i mamy przygotowaną właśnie rozpałkę, bo to nie dość, że... Jest, tylko skończę i możemy jechać dalej. Ja tylko... No ja ci nie przerywam. W dźwiękach uderzeń przy lewym uchu. Więc jeżeli mamy przygotowaną rozpałkę i mamy w postaci tutaj właśnie najprostszego sznurka jutowego, no to jak widać to się zajęło. Więc ognisko jest tutaj bardzo, musi być zrobione dosyć szablonowo. Wszystko musi być przygotowane, wiemy co po kolei robimy. Tutaj nie mam mowy na żadną prowizorkę i na pewno nie uda się, a może się uda, a może się zajmie od tego, a może zajmie się od tego. W tym wypadku wiemy, że mamy to krzesiwo, mamy puszeczkę z przygotowaną bawełną, zimna iskra, nie wiem co jeszcze by mogła zająć, ta bawełna zwęglona. Jest obowiązkowa, no to jest w zestawie po prostu, jak mamy krzesiwo i mamy pręt zwykłe, magnezowe, tak tutaj mamy tą bawełnę i do tego krzesiwa i właśnie mega suche jakieś zmierzwione jakiś materiał właśnie tutaj w postaci sznurka, wtedy to ma prawo pójść. Więc jeszcze raz dziękujemy za uwagę, dzięki.